Dzień dobry Państwu. Dzisiaj poniedziałek, a to oznacza tyle, między innymi, że oprócz tego, że jest zimno i dalej mamy pandemię, ale jedno się nie zmienia, dalej mamy geopolityczny przegląd prasy w poniedziałek o 14. Dzisiaj jako pierwszy artykuł polecę artykuł z gościem dzielnego, artykuł Leszka Śliwy pod tytułem Potomkowie Kordiana. Artykuł dotyczy powstania listopadowego z 1830 roku, a to dlatego, że dzisiaj właśnie jest okrągła rocznica, już 190 tego niepodległościowego zrywu Polaków. O czym mówi, pisze Jacek Śliwa w swoim artykule, no, zwraca uwagę szczególną na to, że powstanie to wywołało po jego zakończeniu wielką, trwającą wiele lat dyskusję o tym, jaki był sens i jakie było znaczenie jego powstania, czy ono w ogóle powinno wybuchnąć, a jeżeli tak, to czy powinno być zrealizowane w taki sposób, w jaki było. Dyskusje na ten temat, jak wskazuje autor artykułu, trwały aż do 80. lat XX wieku, czyli ożywione dyskusje na ten temat aż 150 lat przetrwały w polskiej opinii publicznej. No dobrze, a dlaczego takie różne były i tak długo trwały debaty na ten temat? Leszek Śliwa wskazuje, że między innymi dlatego, że powstanie listopadowe pozostało bardzo bogato zilustrowane w różny sposób w polskiej sztuce, między innymi w sztuce literackiej, no, znany wszystkim Kordian Słowackiego, Dziady Mickiewicza, czy skomponowana wkrótce po nim, po tym powstaniu, Etiuda rewolucyjna Chopina. Wszystko to rezonowało jeszcze długo, ponieważ sztuka zawsze była jakimś punktem odniesienia, zwłaszcza w czasie zaborów, kiedy polska sztuka była dla Polaków taką enklawą wolności, mimo że własnego państwa Polski nie posiadali. Leszek Śliwa wskazuje jeszcze tutaj na fakt, że powstanie listopadowe cechowało się relatywnie małą liczbą ludzi, którzy zginęli, Polaków, którzy zginęli w jego wyniku. Również represje były względnie małe w porównaniu do na przykład represji po powstaniu styczniowym, kiedy to no, tłumy zostały Polaków przesiedlone na Syberię. Inni zostali wtedy po prostu ograbieni przez władze carskie z majątków, ale wróćmy do powstania listopadowego, które jest tematem tej wypowiedzi. W polskim społeczeństwie wówczas powstała taka wyraźna linia podziału, polaryzacja na dwie grupy Polaków. Jedni uważali powstanie listopadowe za bohaterski zryw i za konieczność, a drudzy uważali to za coś nierozsądnego. Ci pierwsi, ci, którzy byli zwolennikami takiego zrywu niepodległościowego, byli w oczach tych drugich nazywani szaleńcami, natomiast sceptycy wobec rozpoczynania takiej insurekcji prowolnościowej, proniepodległościowej, byli nazywani przez tych, którzy chcieli ją rozpocząć, etykietką zdrajców. Kiedy już to powstanie wybuchło, a warto dodać, że tym szturmem młodzieńców na Pałac Namiestnikowski dowodził Ludwik Nabielak, chłopak z Podrzeszowa, młodzieniec z Podrzeszowa, ze Stobiernej tej koło Rzeszowa. No, to była oczywiście klęska. Sam ten start tego powstania był klęską. Konstantego, czyli namiestnika carskiego i notabene brata cara, schwytać się nie udało. Warszawiacy tłumnie nie przystąpili do powstania, a jak się ono już zaczęło, to było bardzo mało energii wśród dowódców tego powstania, żeby tę walkę jakoś aktywnie kontynuować. Pierwszym naczelnikiem powstania był generał Józef Chłopicki, który był bardzo ostrożny wobec zdecydowanych działań militarnych przeciwko Rosji. Tłumaczył to tak, że doprowadzić jedynie do represji. Ci, którzy go nie lubili, mówili, że po prostu mu tak wygodnie, bo dobrze mu się żyje w państwie, osobiście jemu w państwie
de facto carskim, a nie Polsce. Niemniej Józefowi Chłopickiemu należy oddać, że w bitwie pod Grochowem wykonał dobrze swoją pracę generała. Następnym dowódcą powstania był generał Jan Skrzynecki, któremu zarzuca się również pewną bierność militarną, bo gdy rozproszone wojska carskie przychodziły niedaleko przed nim, przed dowodzonego przez niego działań polskimi, to nie podjął działań, gdy mógł je rozbić, ale on tłumaczył to tak, że co to da, jeżeli car zaraz przyśle kolejne 100 tysięcy żołnierzy rosyjskich, a kongresówka ma tylko 3,2 miliona ludności wszystkiej, całości. No więc tak to się potoczyło. A co ciekawe, w samej Warszawie stacjonowało 6,5 tysiąca żołnierzy rosyjskich i rzadko się mówi o tym, że namiestnik Konstanty wówczas nie wezwał tych, nie wydał rozkazu tym swoim wojskom do stłumienia od razu tego powstania. Oczywiście nie zrobił tego z dobroci, ale zażądał od polskich generałów podlegających mu, żeby to oni rozprawili się z tą rebelią, między innymi po to, żeby ewentualna niechęć płynąca ze stłumienia powstania nie była skierowana do caratu i do administracji rosyjskiej, tylko do ewentualnie tych generałów. Notabene 6 generałów polskich, którzy nie chcieli prowadzenia walk powstańczych, zostało zabitych przez samych polskich powstańców. Jeden przez przypadek, generał Nowicki. No w każdym razie te oceny pozostały różne. Powstanie było bardzo nieudane. Inne spojrzenie na to powstanie jest w artykule aktualnej Gazety Polskiej, artykule Tomasza Łysiaka. Może tyle na ten temat. Co tu jeszcze mamy, proszę Państwa, dzisiaj? Dziś mamy jeszcze aktualną politykę, która jest jeszcze aktualna, jak na dzisiaj, a w niej bardzo ciekawy artykuł Mariusza Zawadzkiego o tym, jak anachroniczna jest demokracja, uwaga, amerykańska. Tak, tak, amerykańska. Demokracja jest bardzo wadliwa, mimo że jest to mocarstwo, które jest przez wielu na świecie ludzi uważane za lidera wolnego świata i kolebkę demokracji. Jest to jedyne państwo, które ponad 200 lat jest nieprzerwanie podmiotem demokratycznym, ale dlaczego demokracja amerykańska jest anachroniczna? No, wiemy, że wybory w Stanach Zjednoczonych prezydenckie były 3 tygodnie temu, a tamte głosy dalej liczą. 3 miliony głosów w Stanach Zjednoczonych jest dalej niepoliczonych, przynajmniej w momencie wydawania tego numeru, ale pewnie wiele tam nie naliczyli do dzisiaj. No, technologie są w Stanach Zjednoczonych fantastyczne, a tu liczą te kartki i doliczyć nie mogą. Trump się buntuje, mówi, że został oszukany, że to on powinien zostać prezydentem. Nie wiadomo, czy sam w to wierzy, czy po prostu chce tak jeszcze zaznaczać swoją obecność w polityce, na przykład, żeby na przyszłość mieć jakieś środowiska, które go popierają. W każdym razie zaprzysiężenie Bidena będzie dopiero 20 stycznia, co oznacza, że do tego czasu co najmniej będzie mógł jeszcze uważać, że to on powinien wygrać, albo tak mówić przynajmniej. Ale co ciekawe, w Stanach Zjednoczonych i często się o tym mówi, że wygrywa kandydat na prezydenta, który często zyskuje mniej głosów w przekroju całych Stanów Zjednoczonych niż jego rywal. Na przykład w 2000 roku Bush dostał 500 000 mniej głosów Amerykanów niż Al Gore, a wygrał Bush. W 2004 roku Bush co prawda miał więcej głosów o 3 miliony, czyli dość dużo, niż John Kerry, ale gdyby 60 tysięcy wyborców w odpowiednich Stanach zagłosowało inaczej, to mimo tej 3-milionowej przewagi Bush by przegrał z Kerrym. W 2016 Trump miał na przykład 3 miliony głosów mniej niż Hillary Clinton, a to Trump wtedy wygrał. A w tym roku Biden ma około 6 milionów głosów więcej, ale wystarczyłoby, że 24 tysiące Amerykanów z odpowiednich stanów, czyli na przykład z Wisconsin, Georgii i Arizony, zagłosowałoby na Trumpa i wtedy Trump by wygrał wybory, mimo że miałby około 6 milionów głosów mniej. Dlaczego tak jest? No, jest tak dlatego, że
elektorzy z poszczególnych stanów są wybrani metodą wszystko albo nic, to znaczy jeżeli w jakimś stanie jest 51% głosów na elektora, który ma zagłosować na Republikanina, no to wszyscy elektorzy z tego stanu są prorepublikańscy, mimo że 49% zagłosowało na elektorów demokratów, no i na odwrót oczywiście też to działa. Dlatego w bardzo mocno zaludnionych stanach też tych elektorów jest stosunkowo mało, no i tak to właśnie wychodzi. Dlaczego tak jest? No, te tradycje wyborcze sięgają jeszcze roku 1787, kiedy to w Filadelfii zebrała się konstytucyjna konwencja. W Filadelfii, tak? I wtedy ustalono, że to nie parlament powinien wybierać prezydenta, bo jak argumentowano, będzie wtedy za bardzo zależny taki prezydent od parlamentu, czyli nie będzie to dobry trójpodział władzy. Ktoś tam argumentował między innymi zasłużony dla konstytucjonalizmu amerykańskiego James Madison, że obywatele też nie powinni, ogół obywateli nie powinien wybierać prezydenta, bo on uważał, że są podatni na emocje, na populizm, na pewną perswazję nielicznej grupy agitatorów. No i ustalono w ten sposób, że to poszczególne stany będą sobie wybierać elektorów i ci elektorzy dopiero później prezydenta. Ciekawe, że od 2007 roku w Stanach Zjednoczonych jest taka inicjatywa, wedle której niektóre stany dążą do tego, żeby pochodzący z nich elektorzy głosowali nie na tego, kto wygrał w ich tych stanach, tylko kto wygrał w całym kraju. No, ale do tej pory dołączyło do tej inicjatywy kilkanaście stanów tylko. Byłby to krok w stronę uczynienia demokracji amerykańskiej bardziej bezpośrednią, choć oczywiście jest ona bardziej bezpośrednia niż 230-40 lat temu, ale nadal jest to bardzo pośredni mechanizm. No dobrze, inny artykuł, jak jeszcze polecę, no to artykuł z tygodnika sieci Marka Budzisza, również ze Stanów Zjednoczonych, ale ten temat nigdy nie jest za mało istotny, żeby o nim nie wspomnieć. Tutaj Marek Budzisz zastanawia się, jaka będzie kandydatura, przepraszam, prezydentura Joe'ego Bidena dla Polski. Marek Budzisz mówi o tym, że Biden jest nazywany przez jego współpracowników bajdańskim z uwagi na podobno jego propolskość. Budzisz mówi o tym też, że te sympatie osobiste w polityce zagranicznej prezydenta Stanów Zjednoczonych no, na pewno nie będą najistotniejsze, ale że nie są też bez znaczenia i że może to wskazywać na jego jakąś tam w jakimś stopniu propolskość, no, ale do końca to nie wiadomo właściwie. W każdym razie jest znikoma szansa na to, że Biden będzie prorosyjski i że będzie chciał resetu z Rosją i poprawienia relacji amerykańsko-rosyjskich za cenę bezpieczeństwa w Europie na przykład. Mówił między innymi o tym, że Putin okłamywał Obamę, kiedy Biden był wiceprezydentem Obamy i że z taką władzą Rosji nie ma co budować większych relacji. Budzisz wskazuje też, że Departament Stanu Bidena może większą wagę przykładać do tego, jaki jest stan praworządności w Polsce, niż to było w czasie kadencji Trumpa, ale Budzisz konstatuje to tym, że praworządność jest trudno definiowalna i właśnie dlatego wcale nie muszą się relacje polsko-amerykańskie popsuć. W kwestii światowej polityki Stanów Zjednoczonych za kadencji Bidena Budzisz przewiduje odnowę przywództwa. Uważa, że Stany Zjednoczone będą bardziej wykorzystywać instrument, jakim jest ich dominująca rola w Sojuszu Północnoatlantyckim. Sojusz Północnoatlantycki ma mieć też inną rolę niż w przypadku Trumpa, kiedy to zdaniem Bidena polityka zagraniczna była chaotyczna i egoistyczna, takich określeń on sam Biden używa.
Teraz za Bidena Budzic przewiduje, że NATO będzie takim narzędziem do promowania demokracji, także do wywierania wpływu na oczywiście własnych sojuszników, no bo to też Stany Zjednoczone nie są organizacją charytatywną, tylko chcą działać w interesie własnym przede wszystkim. I co istotne, Biden będzie chciał i Budzic też jak uważa, poprawić relacje z Berlinem, które będą kluczowe w tej polityce zagranicznej dla Bidena. Dlaczego z Berlinem? No między innymi dlatego, że no, trudno będzie uczynić z NATO jakiś taki sprawny mechanizm realizacji interesów amerykańskich, jeżeli Waszyngton i Berlin będą skłócone, no bo Niemcy to są stosunkowo dużym krajem w tym NATO, pomimo że kilkukrotnie mniejszym niż Stany Zjednoczone, no ale jednak trudno by byłoby sterować tym NATO, jeżeli Niemcy byliby w opozycji do Stanów Zjednoczonych. Poza tym Niemcy są potrzebni Bidenowi do tego, aby zmontować koalicję antychińską, bardziej gospodarczą, ale ma ona być stanowcza. Niemcy są też potrzebni Bidenowi do tego, żeby prowadzić aktywną politykę na flance wschodniej NATO, czyli między innymi w Polsce, w krajach bałtyckich. A jeśli chodzi o same Niemcy, to Marek Budzicz wskazuje na to, że tam teraz jest dyskusja spolaryzowana na dwa stanowiska, dwa warianty odnośnie do tego, jak powinny wyglądać relacje Berlina z Waszyngtonem. Wariant chadecki, chadecy uważają, że Niemcy powinni zaangażować się bardziej w relacje z Stanami Zjednoczonymi poprzez aktywniejszą politykę w NATO, poprzez zwiększenie wydatków na obronność własnych niemieckich, poprzez wzmocnienie wschodniej flanki, co byłoby dobre dla Polski między innymi. Natomiast inna opcja, bardziej z kręgów socjaldemokracji niemieckiej, ale też popularna we Francji ostatnio, wiąże się z tym, że środowiska te chcą wznowienia aktywnych relacji handlowych, ekonomicznych z Rosją i chcą pewnego sojuszu konkurencyjnego wobec NATO w Europie. Nazywają to samodzielnością Europy, a tak naprawdę chcą w pewien sposób ograniczyć wpływy amerykańskie w Europie i zwiększyć rolę kontaktów, relacji, stosunków międzynarodowych Europy z Rosją, czego nie chcą chadecy. Dlatego Budzicz wskazuje, że dla Polski lepiej byłoby, gdyby to chadecy w Niemczech pozostali u władzy. Tyle na dzisiaj, właściwie tylko jeszcze jedna krótka rzecz. W tygodniku do rzeczy jest jeszcze jeden artykuł godny uwagi. Marcin Makowski, Nowe Otwarcie, który też zastanawia się, co zmiana u władzy naszego najważniejszego sojusznika oznacza dla Polski. Tyle na dzisiaj. Dziękuję za uwagę i do widzenia.